Dzień dobry. Jestem przed Foxbike'iem. To będzie odcinek, w którym odbieram nowy rower w cenie dobrej, zdrowej nerki. Chyba. Zapraszam. Oswoiłem się trochę z tym rowerem. Trzeba go trochę obejrzeć. Zaraz tutaj chłopaki opowiedzą dokładnie co i jak. No wygląda fajnie i widać różnicę versus... W sumie mogłem przywieźć mojego starego, ale widać różnicę versus ten poprzedni. Fajny całkiem ten napis, że nie jest. On pewnie w słońcu się tak będzie odbijał jak w tej mojej emontce. No jakoś to wygląda, kurde. Dobra, mam tutaj Michała. I Michał bardziej fachowym językiem opowie, co w tym rowerze mam w ogóle, nie? Bo to... Czy tak różnica między starym, akurat przez to, że ten stary Speed Concept znalazł się na serwisie, no to też dla kogoś, kto przyjdzie i spojrzy, to mówi, no różni się tarczami, bo to widać na pierwszy rzut oka, że po prostu ma tarcze i ośki, ale to nie jest wszystko. Tutaj mamy zupełnie w inny sposób zrobiony zawias skręcający, a w tym mamy tak bardziej jak w tradycyjnym rowerze łożysko górne, dolne, jest bardziej jak zwykłym i ten system... Aha, rzeczywiście, mocno to wygląda inaczej. Inaczej, no. I ten system tutaj regulacji czy rozbiórki tego jest zdecydowanie lepszy w tym nowym ustawieniu pozycji rozebrania do transportu, czy coś takiego masz dużo lepsze. Teraz kolejną rzecz, rama. Bo tu już masz takie rzeczy jak... Znaczy nie muszę mieć tego koszyka. Nie musisz mieć tego koszyka tutaj dokładnie. Także rama jest taka systemowa. Tutaj masz kolejny system, jest bidon. Bidon do dolewania. I tutaj zaraz będziemy wyposażać w pompkę, dętki i schowane jest. To wszystko jest schowane w poprzednim. I te bebechy, tylko, no bo są różne specyfikacje tego modelu, ale ten schowek, czy tutaj ten schowek na żele są we wszystkich? Orientujesz się? Schowek na żele jest we wszystkich to jest. Okej. To jest we wszystkich. Kolejne, rama jest OCLV 500 w tym. Co to znaczy? A to OCLV 800, jakby to jest klasa karbonu. Okay. Ten karbon będzie lżejszy i sztywniejszy. Chociaż, no ale sam rower ze względu na tarczę jest cięższy. Może być cięższy, ale przez to, że zastosowali lżejszy i sztywniejszy karbon, to rozumiem. Można w jakiś sposób wyrównać. Kolejną rzeczą jest to, że tutaj mam sztycę przekładaną przód tył, żeby sobie zmienić ustawienia. Tak. Tu sztyca zostaje, ale ten sam element można regulować. Przekładać. Okej. Kolejna rzecz to jest taki tutaj system na lampkę czy na numer, tu można przykręcić, masz dwie takie. I coś, co było znanego już z Madonek wcześniej, że przy aerodynamicznym rowerze, żeby uzyskać jakiś komfort, mamy ISO Speed, który jest stosowany i w domańkach, i w Madonkach. Okej. Okay. We wcześniejszych rowerach Speed Concepta tego nie mieliśmy, a przy nowym Speed Concepcie mamy ISO Speed, który jest jakby lepszy, no nowszy niż w Madonce i myślę, że komfortowo będzie. Ja Madonki nie mam, więc to tak wiesz, zresztą wiesz jak ja technicznie ogarniam, rozumiem, że to jest jakiś rodzaj tam amortyzatora takie potocznie, no, można powiedzieć. No tak powiedzieć, że ten element że niweluje trochę, okay. Niweluje drgania, co przy rowerach aerodynamicznych przez to, że są płaskie i te rurki się nie gną, tak jak w rowerach jak w Emondzie, tak? to bardziej tu mi drgania, tak tutaj w takich rowerach po prostu powinieneś uzyskać ten komfort. Rozumiem. Zastanawiam się na ile, bo wiadomo, ta lemontka jest tutaj, to o tym zacząłeś chyba mówić też, ale jest taka, że zresztą oni się też tak to reklamowali, że możemy ją wysuwać w tą, łatwiej to będzie rozbierać, łatwiej będzie regulować. Zastanawiam się, jak wielu z użytkowników tego roweru zostanie na tym rozwiązaniu, czy będzie zaraz kombinowanie z Profile Design, co będzie pewnie problematyczne jak na Treka obecnie, nie? No zobaczymy, nie? No bo to zawsze jest. Ja dzisiaj będę wiedział, ale tu jest tyle opcji, że to miejmy nadzieję, że to będzie starczać, nie? No i co jeszcze ważne, że ta rama spełnia wymagania UCI, nie? Że ktoś by chciał
startować w takich zawodach, gdzie... Aha. Aha, dlatego, że możemy się cofnąć wtedy, no bo jedno z wymagań jest tu, tak? Ten wysięg, znaczy dokąd się kończą lemontki. Oni wkładają rower w taką ramę, żeby to wszystko pasowało. Aha, a stary speed concept nie? Stary speed concept też, to wtedy ona się różniła kierownicą. No, no właśnie, inną lemontkę miała. Taka szeroka kierownica i lemontką, a przy tym, no nie wiem, wiadomo, że ustawienia by trzeba dopasować. Tak, 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 ale sam fakt, że się da, w sensie, że można. Sam fakt, że... Ale ta lemontka, zobacz, bo tutaj były dwie wersje, nie? Bo ja też mam taki, ten wąs był seryjny, tak jak jest tutaj, a my wymienialiśmy też na Trekowskiego i na tym moim tak było, że mam dwa te pałąki. Czy to był, to nie był Trekowski, czy Profile Design to był... Był Trekowski, był, no właśnie, tylko że ten alternatywny, no właśnie. Bo ze względu na to, że tu miałem... była szersza w triatlonowych wersjach, która nie była dopuszczona do zawodów No ale to wygląda zupełnie inaczej tutaj cały ten kokpit, nie? No to widać, kurde, że z tym bidonem i tak dalej, to jest fajnie przemyślane. Dobra, a powiedz mi jeszcze tak, ten model się nazywa SL9, tak? Czy SLR9? SLR9. No i są tam po kolei później modele niżej, no i rozumiem, że one się głównie różnią kołami, elektryką. Nie, elektrykę mają wszystkie, tylko różne wersje. SLR mówi nam o tym, że jest ta rama serii 800, czyli ta lżejsza część jest mniejsza, a cyfra nam mówi o rodzaju zastosowanego sprzętu. Okej. I na przykład w tych niższych modelach tutaj jest ten SRAM ITA, a w tych niższych modelach miałbym ten niższy model SRAMa elektrycznego, tak jak mam w Emondzie, tak? Tak, lub równorzędnie byś miał Ultegrę. No jasne, jasne. DI2 lub ten. No teraz już nie będzie Ultegry, nie DI2. A, czyli po prostu wszystkie są już elektryczne. Nie, nawet jak się weźmie najniższą specyfikację. Ceny to jest tutaj grząski temat, powiedzmy, w rowerach obecnie. No ale i tak będą wszyscy o to pytali, czy można sobie wygooglać, więc łatwo sprawdzić. No podrożały te rowery, no zresztą wszystkie drastycznie przez te ostatnie 2 lata ze względu na brak dostępności. Jak ja kupowałem poprzedniego Speed Concepta, no to standard na rynku, te najniższe specyfikacje tego Speed Concepta bez elektrycznej grupy zaczynały się w okolicach 2 dych. Często można było wynegocjować sobie jakiś spoko rabaty i tak dalej. Za 30 parę miałeś naprawdę już spoko rower, tam pod 40 z elektryką, ze wszystkim. Tutaj te modele niestety zaczynają się od 40, czy tam ponad 40 w najniższej specyfikacji. No ten w tej najwyższej kosztuje prawie 7 dych. I w robocie skarpetki. No właśnie, możemy powiedzieć. Patrzcie, jak tutaj trzeba wydać 7 dyszek na rower i wtedy dostaniecie takie skarpetki fajne, Fogged Bike'a. I będziecie mieli możliwość robić im reklamy na ustawkach. Wracając, no czyli taka specyfikacja jak ten kosztuje 7 dych. Ja płacę trochę mniej, bo jestem w garcie i chyba mogę o tym publicznie mówić. Natomiast no nadal nie są to tanie rzeczy. I jak sobie doposażymy ten zestaw startowy w koła, dysk i stożek, no ja wsadziłem wózek Ceramic Speeda, ale kurde, kozacko ten wózek wygląda. I support jeszcze mam, tak? Tak? Ceramiczny i support. No to już się robi taka kwota, kurde, całkiem nienormalna, bo dobry samochód już w tej, czy tam średniej klasy samochód już w tej cenie kupimy, nie? Ale co zrobić? To tyle w temacie ceny. Jak to niektórzy mówią, hobby musi być drogie. No ale jakby to jak w tym dowcipie jest, że jakby nie pozwól żonie sprzedać rowerów wcale, jak jej powiedziałem, tak? Jak coś się zdarzy. No nieważne, no nie są to tanie rowery, te, tak jak powiedziałem, najtańsze te nowe Speed Concepty zaczynają się w okolicach 4 dych, tam ponad 40, to jest jedno. A druga rzecz to dostępność. Ja zamówiłem ten rower pierwszego dnia, jak była taka możliwość, po premierze, nie wiem, to był październik. Albo wrzesień. Okej. No w każdym razie zamówiliśmy wtedy, no pierwszego dnia, tak jak była premiera, w ciągu kilku godzin od premiery. Rower przyjechał pod koniec kwietnia, no ja nie miałem czasu go teraz odebrać, ale rower przyjechał pod koniec kwietnia. Natomiast no widziałem, jak niektórzy mi wklejają, że jak teraz próbowali ustawić zamówienia, no to im wyskakuje 12 miesięcy, 11 miesięcy. No tak, 365 dni na ten moment. Okej. No to...
No to nie dość, że musicie poczekać, znaczy nie trzeba wyłożyć chyba całej kwoty, to zależy pewnie od sklepu, ale zapłacić jakąś tam zaliczkę, ale płacicie zaliczkę, zamawiacie i czekacie rok, aż ten rower dojedzie. No nie wiem, czy to się kiedyś unormuje, ale te ostatnie dwa lata wariackie. Jeśli chodzi o serwisowanie, no właśnie ogólnie tych, no bo zakładam, że to są takie same tarcze jak w tych rowerach szosowych, tak? Czy to jest serwisowanie bardziej problematyczne? Nie, no to nie może być bardziej problematyczne niż... Serwisowanie jest normalne, po prostu dbanie o klocki, o to, żeby nie pokrzywić tych tarcz w transporcie. Przy wkładaniu, jak masz ośki, to praktycznie zawsze trafiasz w to samo miejsce i nie musisz robić tej jakby mikroregulacji. Wygodne dla, z punktu widzenia użytkownika, jak dla mnie, że zmieniając koła ze startowych na normalne, nie będę musiał wymieniać tych klocków na te karbonowe, na normalne i tak dalej, tylko tutaj wszystko. Będzie po prostu trzeba wyregulować zacisk na dwa komplety kół, żeby to pasowało. No tak, 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 tak. I to jest... Dobra, nie trzeba powiedzieć, to ja. To jest na plus, nie? A jeśli chodzi o różnice w napędach stricte, to no ten stary Speed Concept miał kilka lat. To poszło do przodu, czy jeśli chodzi o rozmiary tych kaset, zębatki i tak dalej, czy to nadal lecimy na tych samych rozwiązaniach, co tam były? No, bo tam było co? 2.11 zawsze, tak? To się zmieniało jakby w międzyczasie, jak producenci osprzętu gonili technologicznie się. I tutaj mamy zastosowane bezprzewodowego SRAMa, który jest bezprzewodowany. Tam mamy przewodową Ultegrę 2x11. Teraz już jest Shimano od Ultegry i Durizer od Shimano, gdzie mamy też 2x12. Często, gęsto przy jeździe na czas stosowany jest 1 watt. I tak jak widzisz, że sam zmieniasz korbę, długość korby. Czy to jest modyfikowane, powiedzmy? To jest modyfikowane, nie? Pod konkretny wyścig, pod konkretnego zawodnika, pod konkretne po prostu preferencje. Nie? A jeśli chodzi o wybór Shimano versus Tram, to jest mocno subiektywne, w sensie takie, że jedni teraz sobie wybierają to, inni tamto, bo mają jakieś preferencje, czy jest jakaś, bo te argumenty, które mi kiedyś podaliście, między innymi to, że tu sobie mogę wymienić te bateryjki, że jak jedno mi nie zadziała, to wsadzę, znaczy jak przednia się zużyje, to wsadzę sobie do tylnej, wymienię po prostu, to nawet mi zaszło ostatnio na zakładkę robiłem i rzeczywiście pierwszy raz miałem, nie naładowałem. No i to takie dość wygodne i to nie brak prowadzenia tych kabelków też wygodne. To DI2 już to nadgoniło, czy jest już takie, czy jest tak jak było wcześniej? Że DI2 ma te kable wewnątrz? DI2 w Shimano teraz w tej nowej wersji jest w połowie okablowane. Aha. Czyli tu jest bateria i do przedniej i tylnej. Aha, czyli podobnie. Kabel, a klamki są czyli podobnie, czyli no. Bezprzewodowe, tu nie masz w ogóle, nie? No to jaka jest realna różnica, w sensie czemu ktoś ma wybrać jedno albo drugie, poza jakąś preferencją swoją, prywatną? Pepsi czy Coca-Cola, dobra, to, jest niby to samo, a jednak różnica to jest jedno, ale często, gęsto w tych czasach klienci wybierają to, co jest, a mówię, a spróbuję sobie, nie? Bo nigdy nie miałem SRAMa, to spróbuję sobie SRAMa, zobaczę jak to bezprzewodowa, a też jak klient jeździł na SRAMie, czasami może wybrać Shimano, jakby było dostępne, no bo teraz ten rok, jakbym ci powiedział, że za 3 miesiące masz mieć nie na SRAMie, tylko na, to byś powiedział, dobra, no spróbuję, no. Tak samo wysoka klasa sprzętu. Tak. Znaczy ja, no ciężko jest porównywać, tak jak ja porównywałem, gdzie miałem co, 3-letnie DI2 versus nowy SRAM, no to na tej Emondzie na przykład, no to wiadomo, że super płynnie mi się jeździło na tym nowym SRAMie, no bo to no, po prostu nowy osprzęt, nie? Ciężko jest to tak obiektywnie porównać jeden do jednego, musielibyśmy wziąć dwie aktualne grupy, nowe, niezużyte i no tyle. No i pojeździć dokładnie. No i pojeździć. Testy. No, bateria właśnie w SRAMie wygląda tak. Możemy ją wypiąć z tyłu, włożyć z przedniego. Tak. No to właśnie ostatnio robiłem. I baterie na tyle długo jakby działają w rowerze, że dlatego klienci zapomniałem je ładować. No, ja ładowałem w styczniu przed wyjazdem do Hiszpanii. Od stycznia jeździłem trochę tym tą szosą i no i mówię, no złapało mnie tam ostatnio, więc dobre, no tam pewnie 20 kilka czy 30 kilka godzin ją przejechałem, plus stał w garażu jeszcze. Mieliśmy też takie przypadki, że klienci do nas dzwonili, że mi się rower rozładował, czy ładował. On mówi, że on nigdy nie ładował, bo tylko odczekał, że my mu zawsze ładowaliśmy.
bo na przeglądach ładujemy. No ale jak dłużej nie był na tym przeglądzie, no to zdziwił się w ogóle, gdzie on może mieć ładowarkę, nie? Bo myślał, że to jest zupełnie bezobsługowe. O malowaniach coś jeszcze chcemy powiedzieć? No bo to jest ten model, który oni reklamowali, w sensie ten był we wszystkich reklamach, te kolorki czerwono-czarne i mi one pasują, bo są takie pod mój branding. To jest chyba najładniejsze malowanie. No widziałem jakieś już, no bo są już w Polsce, jest już w Polsce kilka, nie byłem pierwszy. No to najbardziej mi się to malowanie podoba, z tych, które widziałem. No mi akurat też, bo też lubię te kolory. A jest już opcja zamawiania w Project One? Jest. Czyli teraz mają, czyli teraz każdy ma opcję w tych kilku kolorach normalnych plus w Project One za dopłatą jakąś tam, tak, można tam... Wtedy jakbyśmy zamawiali go w Project One, no to byśmy tam tą korbę już mogli tutaj... No właśnie, bo jak ja zamawiałem, no to też warto powiedzieć, jak ja zamawiałem, to nie było jeszcze opcji robienia zamawiania tego w Project One, czyli on przyjechał seryjnie pod wzrostek, jak zamówiliśmy XL-kę. No i ja akurat, no korba jest tutaj 175, ja akurat muszę wymienić na 170 i teraz no jest problem z częściami, gdzieś tam to z Niemiec nie chcę dojechać. W każdym razie, no wcześniej to było w miarę proste, kupowaliśmy korbę za parę stów, wymieniałem i tyle. Teraz jak zaczęliśmy to drążyć, znaczy chłopaki tutaj mi w Fokcie mówili, także to nie była jakaś tam wielka niespodzianka. No ale trochę się zdziwiłem, że żeby wymienić samą korbę, no to musiałem zamówić teraz korbę razem z zębatką, bo nie było nic innego dostępne. No więc już nie kilkaset złotych, tylko kilkaset euro. A żeby wymienić, jakbym chciał wymienić, jak to szło, że jakbym chciał wymienić, to musiałbym całą... Aha, jeszcze z przerzutką i łącznie było za tam tysiąc sto euro. No jeszcze tu jest moc i ogólnie. No, aha, no właśnie, to jako... no, głównie to jest dlatego, że jest pomiar mocy wsadzony w korbę. No generalnie no... To będzie zaraz na sprzedaży, honorowe demontowane, także odzyskać. No dobra, to w sumie jak będziecie oglądać ten odcinek, to można tu powiedzieć, a chociaż będzie jeszcze drugi odcinek o starym Speed Concepcie, że po pierwsze tą grupę sprzedamy za chwilę, czy grupę, w sensie korbę z zębatką, tak? Za chwilę wystawimy na sprzedaż nieużywaną. Co jeszcze wystawimy z niego? Wózek i support? No to już zdecydujesz. No, to zdecyduję, ale pewnie też wystawimy. No i starego Speed Concepta już zacząłem sondować rynek. Wystawiłem go jak na razie gdzieś tam na grupie. No i trochę osób się odzywa, ale jeszcze sprzedany nie jest, także jak wy to oglądacie, a będzie nadal na sprzedaż, to postaram się podlinkować posta. I tego starego wystawiłem za 18,999. Z opcją, że jak ktoś kupi, to ma do odbioru w Foxbite z serwisem przed zakupem i jeszcze dodatkowo z bike fittingiem, jeśli by sobie tego życzył, tutaj na miejscu do wykorzystania. No i wydaje mi się, że kurczę, po tym jakie jest zainteresowanie na razie z tym rowerem, to możliwe, że mimo że cena porąbana, no to jak wszystko teraz, no to przez tą dostępność chyba kurczę powinieneś je sprzedać, nie? No to masakra z tymi rowerami. No w każdym razie, jeśli jeszcze nie jest sprzedane, to będzie tutaj podlinkowane. Chcemy zareklamować, że jeśli by chcieli kupować Speed Concepty, to mogą się odezwać do Fogged Bike'a. Skarpetki dostaną. Zapraszamy. Dobra. Na hasło Iron Way możecie tutaj jakoś tam sobie negocjować i tą cenę, czy jakieś tam inne ewentualne ceny, no to chłopaki na miejscu na pewno w razie czego będą działać. Ja tylko doprecyzuję, że nie dostaję z tego żadnego kata, żeby nie było, że zarabiam na waszych zakupach. No ale zachęcam, ja niezmiennie jestem tutaj z ekipy z Poznania super zadowolony, spod Poznania super zadowolony i fajnie, że nie muszę jeździć pół Polski po nowy rower. Chłopaki tutaj montują ten zestaw naprawczy, że tak powiem. Czyli to będzie schowane sobie teraz w ramię. Bidon już ustaliliśmy, ma 780 chyba ten do dolewania i ten na kierownicy ma 750. Także rowerek piękny. W kolejnym odcinku na temat roweru nagram, no przecież nie, no w najbliższych dniach, więc to będzie być może kolejny odcinek, który będziecie oglądać. Będzie porównanie tego roweru ze starym Speed Conceptem, ze starym moim Speed Conceptem. Postare dwa czerwone obok siebie. Pojeżdżę jednym i drugim w tempie startowym. Na kołach niestartowych, tak żeby to było jakoś względnie obiektywne porównanie jednego do drugiego. No i jakoś subiektywnie spróbuję to ocenić.
Wizualnie bardzo ładnie, fajnie, że w końcu dojechał, więc jakaś taka adrenalinka jest, a kolejne update'y wkrótce. Dzięki, że obejrzeliście, pamiętajcie o subskrybowaniu, see you later.